Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym telewizji w Polsce.pl. Marek Siudaj. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Stępień, główny ekonomista domu maklerskiego Polskiej Grupy Energetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. GUS wczoraj podał dane dotyczące wyników gospodarki w sierpniu. Generalnie rzecz biorąc, wszystko rośnie. Sprzedaż detaliczna w górę, produkcja przemysłowa w górę, i to nawet bardziej niż przewidywano. I bardzo wysoki wzrost produkcji budowlano-montażowej. Czy to ten ostatni element, produkcja budowlana-montażowa, oznacza, że wreszcie ruszyły nam inwestycje? Znaczy, bez wątpienia, no widać, że w tym segmencie infrastrukturalnym mamy istotne przyspieszenie, i że tu jakby po takim słabym roku wszystko przyspieszyło, ale z drugiej strony, no bez wątpienia też jakby te wszystkie dane składają się na jedną całość, no, na całość obrazującą bardzo dobry stan naszej gospodarki. Patrząc na suche wskaźniki, widzimy, że to są wskaźniki, no, jedne z najlepszych w ogóle w kilku ostatnich latach. I widać też, że one jakby zazębiają się między sobą, tak? Że i one pozwalają myśleć o tym, że tak dobra sytuacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w kolejnych kwartałach, w tym, no, na co rząd chciałby bardzo stawiać, czyli rzeczywiście na inwestycje, które mogłyby utrwalić ten wzrost gospodarczy na kilka kolejnych lat, bo na razie on jest napędzany, no, głównie konsumpcją. Mieliśmy ostatnio serię zmian prognoz dokonywaną przez agencje ratingowe czy też banki inwestycyjne, i coraz częściej mówi się o tym, że te prognozy mówią, że wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku powyżej 4,2–4,3. Czy to jest realne? Myślę, że to jest też taka trochę wtórna dyskusja, tak? To jest taka dyskusja może bardziej dla ekonomistów, dla rynków finansowych, takie przerzucanie się tym, kto może będzie bardziej trafny w tej prognozie. Natomiast, no, zapewne my przede wszystkim myślimy jakby w kategoriach jakby, no, własnej sytuacji, czy w kategoriach, no, tego odczucia przeciętnego obywatela. No i bez wątpienia ta struktura rozwoju naszej gospodarki, gdzie, no, nawet właśnie taki przeciętny Polak, widząc równomierny wzrost i produkcji przemysłowej, i sprzedaży detalicznej, i wynagrodzeń, i zatrudnienia, no to widzimy nawet, że te czyste cyfry są bardzo zbliżone do siebie. To jest 6–8% w różnych miesiącach. One są zbliżone i pokazują taki zrównoważony rozwój. Natomiast też musimy wiedzieć o tym, że to się nie bierze z niczego. No, musimy to umiejscowić w szerszym aspekcie. Strefa euro czy Unia Europejska też jest w najlepszym okresie od dobrych kilku lat, od 5–6 lat. Tak szybko się nie rozwijała, i my, no, nie możemy tylko jakby poprzestać na tym i widzieć, że tu polska gospodarka ma własne jakieś immanentne osiągnięcia. No, bez wątpienia te wskaźniki, które dzisiaj mamy, są w dużym stopniu odzwierciedleniem tej globalnej koniunktury, tego, jak koniunktura poprawiła się i jak ona wygląda na świecie. To bez wątpienia, że jakby dobre wyniki polskiej gospodarki są powiązane z wynikami gospodarki światowej. Tylko ja pamiętam na przykład dyskusję w ubiegłym roku na temat tego, że polska gospodarka nie rozwija się tak szybko, jak powinna, i wtedy jakoś nikt nie zwraca uwagi na to, że nie tylko w Polsce inwestycje są wstrzymywane, tylko były na niższym poziomie w całym regionie, i że także na świecie nikt się wtedy specjalnie nie kwapił do inwestowania, bo wszyscy czekali na to, co się tam będzie działo w tych Stanach Zjednoczonych. No tak, ale to jakby dotykamy już właśnie tego szerszego aspektu, no, związanego z tym, że tak naprawdę, no, świat od tych 8–10 lat, no, tkwi w, przynajmniej w świadomości, wciąż w tym globalnym kryzysie. Ten globalny kryzys, no, odzwierciedlał się tym, że wciąż nie byliśmy w stanie jako światowa gospodarka rozwijać się ponadprzeciętnie, czyli osiągnąć jakichś współczynników, no, powyżej długoterminowych średnich. To się wreszcie w tym roku udaje. To znajduje odzwierciedlenie w działaniach kolejnych banków centralnych, które odchodzą od tej ultraliberalnej polityki pieniężnej i wysyłają też rynkom finansowym, przedsiębiorstwom, konsumentom bardzo czytelny sygnał. Ten globalny kryzys, który trapił przede wszystkim gospodarki, no, w latach 2008–2011, kulminował tym kryzysem zadłużenia w strefie euro, no, odchodzi w niepamięć, i to pozwala normalizować politykę pieniężną, ale też jest dla przedsiębiorców bardzo czytelnym sygnałem. Dotychczasowe działania, które prowadziliście, powinny być w jakimś stopniu zmodyfikowane z uwagi na to, że zaufanie konsumentów, że trendy w gospodarce, te wszystkie zjawiska
rzutujące na trwałość rozwoju gospodarczego, dzisiaj wyglądają bardzo pozytywnie i stąd też można myśleć o inwestycjach na szerszą skalę. Ja nie jestem pewien, czy wszystkie banki odchodzą od tej swojej ultraliberalnej polityki. Wszystkie nie, kolejne. O ile pamiętam, taki EBC bynajmniej nie odchodzi. I tak naprawdę wszyscy się zastanawiają, co będzie się działo, kiedy on zacznie od tej odchodzić. Jakby coś będzie działo z Włochami, co się stanie z Grecją, które po prostu nie będą w stanie jakby obsługiwać swojego zadłużenia i nie będą w stanie rosnąć bez takiej właśnie bardzo liberalnej, bardzo ekspansywnej polityki pieniężnej. Czy my na razie mówimy o tym, że polityka ma być normalizowana? Ona jest jakby wciąż ekstraordynaryjna i my jesteśmy gdzieś daleko od jakiejś normalności, którą moglibyśmy określać jako realnie zerowa stopa procentowa, czyli stopa procentowa uwzględniająca inflację, żeby była zerowa. No te stopy w wielu krajach wciąż są, zwłaszcza w Europie, są bardzo mocno realnie ujemne i żebyśmy doszli w ogóle do normalnej polityki, to jest jeszcze bardzo, bardzo długi czas. Zresztą pierwsze kraje, które odwróciły tą ścieżkę, pokazują, że to jest bardzo też powolny proces. Banki centralne no mają ewidentnie świadomość tego, że tu jakby żadne gwałtowne działania nie są wskazane. Zresztą też nie ma najmniejszych powodów dzisiaj do tych gwałtownych działań. Jedyna rzecz, która naprawdę wprowadziłaby w jakąś większą konfuzję banki centralne, to bez wątpienia jakiś niekontrolowany wzrost cen surowców, ale tego wciąż nie ma. No wręcz te surowce pozostają tanie i powodują, że napięcia inflacyjne są wciąż bardzo ograniczone. Przyznam, że to też jest dla mnie jedna z zagadek. Mianowicie, kiedy byliśmy w centrum kryzysu w latach 2011, 12, 13, te ceny tych surowców były niebotyczne. No przecież pamiętamy ceny ropy naftowej powyżej $120. Pojawiały się prognozy, że to nawet dojdzie do $200. Wtedy nie było wzrostu gospodarczego, jednocześnie ceny surowców rosły. Teraz jest odwrotnie, wzrost gospodarczy, gospodarki się rozwijają, ale ceny surowców nie rosną. Gdzie była przyczyna, dla którego te surowce rosły? No tu przede wszystkim dotykamy jakby materii związanej z preferencjami globalnych inwestorów. No, tak bardzo upraszczając, możemy powiedzieć, że zainteresowanie kapitału spekulacyjnego rynkiem surowcowym jest związane przede wszystkim z tym, czy wzrost gospodarczy jest ponadprzeciętny i w ten sposób oddziałuje na realny popyt i podaż na rynku. No, jeżeli ten wzrost jest stłumiony, no to wiemy, że popyt na surowce no, będzie miał ograniczony charakter. Zresztą on jeszcze dodatkowo był ograniczany tym, że te rynki rozwijające się, te największe gospodarki, emerging markets, też miały swoje problemy. Druga rzecz to oczywiście kwestie inflacji i to jest w jakimś stopniu powiązane z surowcami, tak powiedziałbym, takie trochę sprzężenie zwrotne, że ta spirala się bardzo często napędza. Najpierw inwestorzy widzą spadającą inflację, oceniają, że surowce są wtedy mniej atrakcyjne, te surowce zaczynają spadać, więc one napędzają tą spiralę spadku inflacji i w którymś momencie zaczyna się to odwracać. No myślę, że dzisiaj można już zdecydowanie zaryzykować tezę, że ta spirala zaczyna się odwracać i kolejne miesiące powinny upływać pod znakiem no, większego impulsu inflacyjnego. Zresztą w Europie ta inflacja już jest dosyć dobrze widoczna. No, podchodzi pod 2% i w Polsce, i w wielu krajach Unii Europejskiej. No i trzecia bardzo istotna rzecz, no, to jest kondycja dolara. No, surowce są postrzegane przez pryzmat dolara, bo one są w większości na rynkach światowych w dolarze wyceniane. Umacnianie się amerykańskiej waluty jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym z punktu widzenia surowców. Ale dzisiaj też ten aspekt odszedł już w niepamięć. Dolar od wielu miesięcy traci na wartości i te surowce przez ten pryzmat też powinny być stopniowo coraz lepiej postrzegane, więc wydaje mi się, że z jednej strony te trzy czynniki tłumaczą, dlaczego przez 3 lata była taka dekoniunktura na rynkach surowcowych, a z drugiej strony dają pewną perspektywę na kolejne lata i myślę, że też bankom centralnym powinny dawać do myślenia, co będą robić w sytuacji, kiedy jednak ten kapitał spekulacyjny w większym stopniu będzie odchodził od inwestycji, które do tej pory preferował, czyli na fali tego quantitative easing szukał inwestycji związanych z dochodem, czyli obligacje i akcje przede wszystkim. Akcje też mają dochód w postaci dywidend. No a teraz prawdopodobnie zacznie się poszukiwanie ryzykownych inwestycji, ale już nie związanych czysto z dochodem. I tutaj taką podstawową kategorią są rzeczywiście surowce. Kilka lat nie mieliśmy do czynienia z tym,
żeby surowce były w centrum zainteresowania tych globalnych graczy, ale myślę, że przynajmniej ja taką tezę dzisiaj bym zaryzykował, że one w kolejnych miesiącach w centrum się znajdą. Wspomniał pan o dywidendach. Wróćmy może na polskie, właściwie na europejskie podwórko, mianowicie Ministerstwo Finansów podsumowało, jakby ile pieniędzy wypłynęło z Polski od 2005 roku w latach 2005-2015. No i wychodzi na to, że w ostatnich latach tego podsumowania 2014-2015 wartość tych pieniędzy wypływających z polskich firm do firm europejskich to było na 66 w roku 2014 i 64 prawie w 2015 miliardów złotych. I teraz się pojawia pytanie, jak rozmawialiśmy o tym, że kiedyś tam nie było inwestycji, przypadkiem nie jest tak, że nie było tych inwestycji, bo polskie firmy po prostu nie miały pieniędzy na inwestycje, bo zajmowały się zasilaniem swoich spółek matek w Europie? Znaczy, no myślę, że to w dużym stopniu byłoby jednak populistyczne tłumaczenie, natomiast bez wątpienia takie dane, czy przynajmniej sama kwota musi dawać do myślenia, bo jest to kwota no, gigantyczna przez te kilka ostatnich lat. Po pierwsze, 11 lat to było 538 miliardów złotych. No tak, plus ostatnie te 5 lat, no ewidentny przyrost też tych kwot, które tu, o których mówimy. No, myślę, że to jest zawsze jakby trudna dyskusja, bo tak jak mówię, łatwo tu o populizm i zawsze dobrze jest znaleźć jakieś tło dla tej dyskusji, czy mówimy tylko o samym aspekcie podatkowym związanym z no, tym takim małoekonomicznym sformułowaniem wypływem czy drenowaniem polskich spółek, no, czy też patrzymy na jakby na szerszy aspekt tego zjawiska, czyli tak naprawdę próbujemy bardziej obiektywnie to jakby wszystko ocenić. No, na tą kategorię wypływających środków składa się kilka elementów. No, bez wątpienia no, głównym elementem są dywidendy i one są jak... To nie jest główny element, to jest wbrew pozorom mniej niż połowa. No ale na słupku najważniejszy, jak póki co jeszcze, i to jest jakby no święte prawo każdego właściciela, by tą dywidendę ze spółki zabrać. Natomiast to jest kwestia istotna, że po pierwsze każdy właściciel powinien działać na równych prawach i mieć te same warunki działania, no a wiadomo też, że dywidenda jest pochodną zysku, jaki spółka wypracowuje, więc no tu dotykamy oczywiście kwestii podatkowych, bez których o dywidendach też nie można rozmawiać, ale pewnie najbardziej dyskusyjnym elementem są jednak kwestie związane z finansowaniem polskich spółek przez spółki matki, no i przede wszystkim z usługami obcymi, tak, które ze spółek matek są jakby transferowane i wyceniane pewnie często nierynkowo i w ten sposób obniżają podatek. No ale pewnie te kwoty gdzieś tutaj się na słupku wyrównują, natomiast nie wyrównują się na słupkach podatkowych. No tak, nie wyrównują się na słupkach podatkowych, bo mamy takie zjawisko i to też wszyscy się nad tym głowią, jak to jest, że przychody polskich firm rosną bardzo wyraźnie, rosną zyski, ale dochody z CIT-u spadają. I to jest jeden z elementów, dla którego te dochody z CIT-u spadają. To jest tak, że część, no po prostu część firm zagranicznych po prostu drenuje też podatkowo, bo jak mówię, dywidendy to stanowią tylko mniej niż połowę tej kwoty, a reszta to jest tak naprawdę sposoby na unikanie opodatkowania. Gdyby jakby sumować te pieniądze, które jakby zostały wprowadzone jakby na zasadach właśnie unikania opodatkowania, to mówimy o 30 miliardach złotych dochodu budżetu. No tak, ale też no, jakby musimy jakby chciałbym zwrócić uwagę, że jakby każdy właściciel powinien sobie te same prawa jakby narzucać, czy jakby te same może zasady gry, tak, że no, pamiętamy, jak dyskusyjna była kwestia podnoszenia kapitału tam w wielu spółkach państwowych. No Skarb Państwa też tutaj jakby różne swoje interesy chce rozgrywać. Pamiętamy no, takie sytuacje jak dramatyczne poszukiwanie dywidend w spółkach Skarbu Państwa w poprzednich latach, tak żeby budżet się dopiął, no to też nie są dobre praktyki, które moglibyśmy pochwalać. I tak jak mówię, temat tych kwot powinniśmy rozważać zarówno nie tylko w odniesieniu do inwestorów zagranicznych, ale po prostu do właścicieli, tak żeby każdy właściciel działał jakby no na pewnym
podobnym poziomie tego corporate governance, żeby on zachowywał się fair względem, no, względem i gospodarki, i względem jakby pozostałych też akcjonariuszy, no bo tu często mówimy też o spółkach, które mają też innych akcjonariuszy. No może właśnie dlatego Skarb Państwa nie był w stanie, musiał szukać gwałtownie dywidend, ponieważ wpływy z zysków spółek zagranicznych po prostu spadały z powodu tego, że te pieniądze były wyprowadzane. No cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Stępień, główny ekonomista Domu Maklerskiego PGE. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Ja zapraszam zaś na przegląd portalu w polityce.pl. Państwa gościem będą Wojciech Biedroń i Marzena Nykiel. Do widzenia.